Z tej strony Kesu, witam was serdecznie w drugim w 23 odcinku, w przedostatnim odcinku z kariery AS Monaco FC. A dzisiaj dwa finały i mecz ze Strakhtrojec jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów, a więc odmówienie transferów. No i lecimy do meczu AS Monaco PSG, no i później znowu AS Monaco kontra PSG. To jest French Cup, a tam będzie finał Ligi Mistrzów, ale tego zaskoczenie nie zagram. A więc dobra, skip mecz i ten mecz 4-2 wygrywamy! Tak jest! Yo, dream, bratku, nie? A więc dobra, ostatni mecz ligowy. Ostatni mecz w Ligue 1 w nagrywanej tej karierze. A więc 1-0 wygrywamy. Kończymy na pierwszym miejscu ze 110 punktami, 36 wygranych, 2 remisy, 0 porażek. A więc elegancko. No i teraz finał Ligi Mistrzów z PSG. No i jesteśmy na San Siro. Tutaj odbędzie się wielki finał Ligi Mistrzów. Francuski finał Ligi Mistrzów. Obie francuskie drużyny zmienią się w tym finale, w tym nasz. Nie? No i kapitanem jest Cristiano Ronaldo. Czy Cristiano Ronaldo podniesie Puchar Ligi Mistrzów? Możemy go zdobyć trzeci raz, a więc lecimy do goli. Zagrajmy to na krótko. Panie do tyłu. Oj, o Jezu, nie, nie, jak ja to zepsułem. Aj, sorry za te lagi potężne. Ale no, totalnie zepsułem. Kurde. Dobrze. Fabinho przy piłce ma dużo miejsca. Fabinho nie ma. Jest 1-0, tak jest. Raheem Sterling 1-0, tak jest. Pierwsza sytuacja dla nas i bramka, tak jest. Mamy to, tak jest. Ależ poszła piłeczka. Elegancka, cieszymy się. Sterling strzelcem bramki. Zobaczcie, jaka piłeczka poszła tutaj od Memphisa Depaya. Byk długa, Sirigu nie wychodził, został w bramce. I Raheem Sterling z prawej nogi, mocny strzał. Po krótkim słupku trafia bramkę na 1-0. Dla nas, tak jest, brawo. Niestety 1-1, ale teraz takie strzał może by być dobry, mógłby być. Moutinho, João Moutinho, Sirigu. A więc rzuty karne, ostatni strzał w tym meczu oddał Adrian Mierzejewski. Kurde, tam no trochę Sirigu miał tam problem, złapał, piłka mu wypadła z rąk, ale mamy rzuty karne, 1-1 było. No i zobaczymy, jak to się potoczy. I niestety bramka na 1-0 dla PSG. Cristiano Ronaldo czy Sirigu? Cristiano Ronaldo dołem, tak jest. 1-1. Lukas nie ma, tak jest. No i teraz Moutinho, tak jest, 2-1, brawo, Ibrahimović trafia, kurde, widziałem, że tam strzeli. No i
Tak jest! Brawo! 3-2. Isco. Isco de Gea! Dawid de Gea! No i teraz decydujący rzut karny. Nie strzela go niestety Adrian Mierzejewski. To mamy historyczna chwila, by trafił dla Polaka. A strzela go Mario Götze. I teraz, czy to będzie zwycięstwo? Mario! Götze! Koniec! AS Monaco zwycięża trzecią ligę mistrzów! Tak jest! W tej karierze oczywiście tak jest! Nie wiem, czy wygrało. I cieszy się Kuskowski! Tak jest! Mamy to! Zaczęło się od trafionego rzutu karnego Cristiano Ronaldo, a skończyło się na trafionym rzucie karnym Mario Götze! Tak jest! Mario Götze bohaterem zmieścił to pod ladę! I mamy to! Cristiano Ronaldo! Wzniósł puchar Cristiano Ronaldo! Tak jest! Cristiano Ronaldo wzniósł puchar Ligi Mistrzów! Mamy to! Tak jest! Radość! Cristiano Ronaldo podnosi! Ma w górze cały czas ten puchar! I podnosi! Tak jest. Rusza nim. I Robert Lewandowski. Brawo dla naszej drużyny. Tutaj zdjęcie, ale nie wszystkich piłkarzy. No i mamy to. No i tutaj Kuskowski z Cristiano Ronaldo. Tak jest. No i Cristiano Ronaldo. Radość. Tak jest. Cristiano Ronaldo ponosi takie statystyki. Najlepszym zawodnikiem zostaje Raheem Sterling. No i cóż, to był przedostatni odcinek. To był przedostatni odcinek, a więc widzimy się w ostatnim odcinku i pożegnamy się. No i to się było na wszystko. Zostawcie suba, lajka, dzwonkiem, suba z dzwonkiem. No i to dzisiaj byłoby na wszystko. Widzimy się w meczu towarzyskim, a więc cześć, yo!